Gorące pytania telewizji w Polsce.pl. Marcin Fiołek, witam Państwa bardzo serdecznie. Zbliżają się, drodzy Państwo, wielkimi krokami święta Wielkiej Nocy. I przy tych świętach Wielkiej Nocy jednym z głównych tematów, no poza oczywiście tematami religijnymi, tematami rodzinnymi, tematami bardziej miłymi i optymistycznymi, wiosennymi, będzie temat oczywiście strajku nauczycieli. Nie ma chyba wśród naszych widzów kogoś, kto nie miałby dzieciaka, syna, córki, wnuka, kto ucierpiałby na tym strajku. Rodziców, którzy by musieli zorganizować pracę tak, by opieka nad dziećmi mogła wyglądać lepiej, bardziej skutecznie, kto wreszcie nie byłby stroną tego sporu, który mamy od dobrych już kilku dni. O tym, czy jest to strajk polityczny, czy możemy mówić o kategoriach polityki przy okazji tego strajku, zapytamy naszych gości. Grzegorz Sikora, Forum Związków Zawodowych, dzień dobry. Dzień dobry, panie. Zbigniew Gryglas, poseł Porozumienia, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, dzień dobry. Witam Państwa. Panowie, czy to jest strajk polityczny? Panie pośle, pana obóz polityczny często stawia taki zarzut, że Sławomir Broniarz zaangażowany politycznie, więc cały ten strajk nauczycieli ma charakter, ma odcień polityczny, a więc trzeba go rozpatrywać w kategoriach no, niemalże partyjnego sporu. Wie pan, w jakimś sensie to jest polityka, bo polityka to praca na rzecz dobra wspólnego. My staramy się przecież dokonywać zmian w naszej ojczyźnie, także na tym polu edukacyjnym. I tu możemy mieć różne wizje, możemy się spierać. Ja często powtarzam, że ja co do zasady uznaję te żądania czy postulaty nauczycieli za uzasadnione. Za uzasadnione i często przypominam, że my sami z siebie jako Zjednoczona Prawica dokonaliśmy dwóch podwyżek w roku 2017 i 2018 przez nikogo nie przymuszani. Nie było wtedy ani protestów, ani nawet jakichś żądań mocno formułowanych. Po prostu uznaliśmy, że trzeba także temu środowisku pomóc, bo to moratorium, które obowiązywało wcześniej w latach 2012-15 za naszych poprzedników, no spowodowało wiele złego. Taką pauperyzację zawodu nauczycielskiego. Ja myślę, że jednak nie możemy sprowadzać sprawy wyłącznie do kwestii finansowych, bo to byłby błąd. Musimy rozmawiać o szerzej, o całej oświacie. Ja w szczególności zwracam uwagę na dwie kwestie. Słyszę od nauczycieli, rozmawiałem, wysłuchałem takiego wywiadu z taką panią, która jest nauczycielką, ale jednocześnie właścicielem przedszkola. To dla mnie jest taka pewna większa wiarygodność, dlatego że ona jest także przedsiębiorcą. Musi organizować pracę swojej małej firmy, musi zadbać o przychody, żeby wypłacić wynagrodzenia, żeby zwyczajnie spłacać zobowiązania. Więc ona twierdzi tak, i mnie ten pogląd jest bliski, że dzisiaj mamy do czynienia z takim równaniem w dół. Karta nauczyciela jest tego powodem. Nauczyciele, którzy pracują doskonale, którzy bardzo angażują się w swoją pracę, takich jest bardzo dużo, którzy produkują olimpijczyków, ja to często podkreślam, którzy są mentorami dla naszych dzieci, oni mogą być wynagradzani lepiej o 200-300 zł zaledwie od tych średniaków, tych, którzy zwyczajnie wykonują. Zaraz na poziom tych konkretów zejdziemy, to jest, bo to bardzo ważne, bardzo ważne kwestie, o których pan mówi, ale na chwilę jeszcze zostałbym na tym poziomie natury refleksji ogólnej. Panie Grzegorzu, czy to jest strajk polityczny z pana perspektywy z Forum Związków Zawodowych? Pan mnie o to pytał już tydzień temu i ja mogę odpowiedzieć dokładnie tak samo, nic się nie zmieniło. Nie, inaczej. Każdy strajk jest w jakimś stopniu polityczny, bo polityka, to tak jak zresztą pan poseł słusznie stwierdził, to jest działanie dla dobra wspólnego. I tutaj intencyjnie ja bym się nie doszukiwał tego złego formatu politycznego w tym strajku. On jest co do zasady pewną kumulacją frustracji, które narastały przez wiele, wiele lat. Zresztą nie tylko poprzez działania rządu Zjednoczonej Prawicy, ale też wcześniejszych rządów. Ja się zgadzam z panem posłem również, że pewnego rodzaju ruchy były wykonywane w ciągu ostatnich tych trzech lat. Pan tu wspomniał o jakichś podwyżkach, które były transferowane. Zgadza się. Natomiast trzeba powiedzieć sobie też szczerze, że ten strajk jest też skutkiem bardzo niskiej jakości dialogu społecznego na linii związki zawodowe a Ministerstwa Edukacji Czyli nie Narodowej. Chodzi tylko o kilkaset złotych podwyżki, czy 1000 złotych, o których mówią nauczyciele, ale także o pewną atmosferę rozmów. Tak, zgadza się, o pewną jakość dialogu. I w mojej ocenie po tych kilku tygodniach prowadzenia tych negocjacji, teraz rozpoczęcia strajku, no mogę powiedzieć, że to już jest dzisiaj nie tylko
strajk w kontekście płacowym, choć on jest takim, można powiedzieć, mainstreamem tego strajku. Natomiast my mówimy też dzisiaj o pewnego rodzaju sprzeciwie wobec prób dyskredytacji tych strajkujących, bo muszę powiedzieć, że jestem zszokowany też pozytywnie narracją, którą pan poseł tutaj nam zaprezentował. I ona w znaczącym stopniu odbiega od tego takiego radykalnego, bardzo negatywnego języka skierowanego wobec strajkujących. A jest taki język, dostrzega pan taki język wśród obozu rządzącego, wśród polityków obozu rządzącego? Troszeczkę tak, ale też boli mnie troszeczkę to, że nie dostrzega się, że jednak tutaj dwie centrale grają skrzypce, bo przecież nie tylko ZNP, ale również i Forum Związków Zawodowych jest równorzędnym partnerem, a myśmy zawsze powtarzali od początku, od kiedy istniemy, od 2002 roku, że my jesteśmy formacją związkową apolityczną w tym sensie, że my nie bierzemy udziału w bieżącym sporze politycznym. Nas ten spór nie interesuje. Tylko wie pan, twarzą tego strajku jest, chcąc nie chcąc, Sławomir Broniarz, który pojawił się na marszach Komitetu Obrony Demokracji, który mówił: kochany panie Grzegorzu, do lidera Platformy Obywatelskiej, więc ta narracja, to nasze pytanie, czy to jest strajk polityczny, no w tym znaczeniu, tym złym znaczeniu polityki jest uprawnione. Ja nie wiem, czy oceniać, mi to oceniać. Ja nie jestem rzecznikiem też ZNP. Natomiast ważne jest też to, że ten obraz, który pan prezentuje, no, trzeba go trochę symetryzować. W sensie on jest trochę symetryczny, bo z drugiej strony mamy dzisiaj niezależny samorządny związek zawodowy Solidarność, który nie ukrywa swoich sympatii politycznych, i przewodniczący Krajowej Komisji pan Piotr Duda też ich nie ukrywa i też uczestniczy w różnego rodzaju wydarzeniach, ale ja tego nie mówię w ramach ad vocem, tylko mówię, żeby dopełnić obrazu, ponieważ uważam, że skoro w 80-tych latach związki zawodowe wywalczyły sobie tą niezależność i to krwią robotników, to dzisiaj myślę, że powinniśmy podchodzić dużym szacunkiem do niezależności i samorządności w każdym tego typu słowa znaczeniu, nawet w tym kontekście, że my zresztą jako też strona, która przewodniczy w Radzie Dialogu Społecznego, myśmy z punktu widzenia prawnego, z punktu widzenia systemu nie oceniali w żaden sposób, ani negatywny, ani pozytywny, faktu, że Solidarność podpisała to porozumienie. Natomiast stwierdziliśmy jedynie, że funkcja nie została nadrzędna spełniona, bo podpisano porozumienie, a pomimo tego trwa strajk. Myślę, że jeśli pytamy o to, czy to jest strajk polityczny, czy ma jakiś charakter polityczny, no i później efekt również polityczny, no to warto pokazać wypowiedź pana doktora Błażeja Pobożego, który prezentuje swoją perspektywę, no trochę z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, trochę z ramienia politologicznej refleksji, bo trzeba podkreślić, że te dwie sfery się tutaj przenikają, ale zresztą zamiast mówić, posłuchajmy. To nie mam żadnych wątpliwości, że ten protest, który początkowo był protestem nauczycieli, stał się protestem ZNP, w tej chwili jest przynajmniej w Warszawie przejęty przez Koalicję Obywatelską w Warszawie, na forum ogólnopolskim, aktualnie Koalicję Europejską, i tym protestem ratusz próbuje rozgrywać sytuację. W kolejnych badaniach widać wyraźnie, że poparcie dla strajku maleje, a dla strajku w czasie egzaminów jest już praktycznie zerowe. W związku z tym tutaj, mówiąc kolokwialnie, przegrzała na pewno Koalicja Obywatelska i myślę, że to się obróci także przeciw niej. Panie Grzegorzu, nie pytam o kontekst polityczny, bo tak jak pan mówił, Forum Związków Zawodowych, związek apolityczny i działalność apolityczna, ale czy ta teza o przegrzaniu trochę protestu, o tym, że no, jeśli spojrzeć na badania opinii społecznej, to widać pewien dystans Polaków do strajku w trakcie egzaminów, no jest jednak czymś rzeczywistym. Panie redaktorze, ja chciałbym powiedzieć w ten sposób, że ja mam takie wrażenie, i chcę to ująć w maksymalnie delikatny sposób, mam wrażenie, że się troszeczkę parafrazuje te wyniki badań. To znaczy, są prowadzone badania, zresztą ja myślę, że pan poseł się ze mną zgodzi, bo to jest podobnie troszeczkę jak z sondażami wyborczymi. One są różne, one obrazują różne nastroje. Ja myślę, że niewątpliwie Polki i Polacy, Polacy jako społeczeństwo, boli nas to, że mamy dzisiaj do czynienia z pewnym tąpnięciem, które niesie za sobą pewne negatywne konsekwencje. I z tym się każdy zgadza, ja również. Łącznie z protestującymi nauczycielami. Właśnie, w związku z tym, tylko myślę, że tutaj my powinniśmy rozmawiać dzisiaj też w kontekście politycznej odpowiedzialności za tą sytuację. Bo troszeczkę nam się zaczyna dochodzi do takiej nierównowagi, jeśli chodzi o ocenę odpowiedzialności. Oczywiście nauczyciele ponoszą odpowiedzialność, ale to rząd przecież w największym stopniu jest odpowiedzialny za konstruowanie systemu edukacji i oświaty. I tutaj
I tutaj te słowa, które padają również i zarówno zresztą z ust ekspertów, jak i z ust polityków, no one troszeczkę zaburzają obraz rzeczywistości, bo wychodzi na to, że jedynym środowiskiem, jedyną grupą, która bierze tą odpowiedzialność, są nauczyciele, a to jest przecież nieprawda. Panie pośle, czy to jest rzeczywiście nieprawda, to po pierwsze, a po drugie dorzucę jeszcze trochę, żeby nie było tak prosto. Mają państwo jako Prawo i Sprawiedliwość, jako obóz Zjednoczonej Prawicy na haśle wyborczym: chcemy europejskiego poziomu życia, gwarantuje to Prawo i Sprawiedliwość, jak rozumiem także europejski poziom płac. No i nauczyciele to słyszą, którzy też będą głosować w tych eurowyborach i mówią, no właśnie dlatego protestujemy. Ja chcę przede wszystkim podziękować panu za taki spokojny, merytoryczny głos, no i pozbawiony tych elementów politycznych, patrząc na to w taki prosty sposób, tak jak to jest często oceniane. Ja muszę panu powiedzieć, że jest jedna rzecz, która mnie tutaj mocno dotyka, bulwersuje i myślę, że podobnie myśli większość Polaków. Zresztą ostatni sondaż Ibris na to wskazuje. Niemal 80% Polaków jest przeciwne protestom, które by w jakiś sposób dotknęły nasze dzieci. To dobro naszych dzieci jest poza wszelkim, myślę, sporem i wszyscy powinniśmy je chronić. No tymczasem strajki, ten moment strajków został tak wybrany, by właśnie dotknął nasze dzieci i to mnie osobiście dotyka. No ja sam jestem ojcem ośmioklasisty, więc czuję to bardzo mocno. Był zestresowany? Był bardzo mocno zestresowany. Pytał mnie tato, czy ja będę mógł przystąpić do tego egzaminu. Przygotowywał się bardzo, bardzo długo. Chcę wybrać sobie dobre liceum. Byliśmy w bardzo wielu liceach na dniach otwartych i naprawdę chcemy odpowiedzialnie podjąć tą decyzję o wyborze dalszej edukacji. A nie pytał tato, dlaczego nie możecie dać nauczycielom tego, o co postulują, o co żądają? Jak na dziecko nie rozumiał tych wszystkich kwestii, pytał tato, czy te egzaminy się odbędą. Ja odpowiedziałem, zrobimy wszystko, żeby one miały miejsce. No i szczerze mówiąc, miałem nadzieję, że uda się osiągnąć porozumienie. Ja za dobrą monetę biorę słowa pana tutaj przed chwilą wypowiedziane. Mam nadzieję, że podczas obrad okrągłego stołu jest taka wola ze wszystkich stron. Uda nam się jednak dojść do porozumienia, osiągnąć jakąś ścieżkę dojścia do tych wynagrodzeń. No, widzę, że to stanowisko związkowe także ewoluuje, ono staje się troszkę bardziej takie koncyliacyjne i to dobrze wróży na przyszłość. No, chcielibyśmy wszyscy, żeby i nauczyciele, i wszystkie inne zawody poprawiały swój status materialny, w szczególności nauczyciele, bo obserwujemy nie tylko taką pauperyzację zawodu nauczyciela, ale też spadek no, takiego postrzegania w społeczeństwie pozycji zawodu nauczyciela. Ja pamiętam swoich pedagogów, których do dzisiaj bardzo cenię. Jestem im wdzięczny za to, że mnie tak wykształcili, wychowali na dobrego człowieka, patriotę. Zawdzięczam im wszystko, zawdzięczam im bardzo wiele. Więc dzisiaj, chodząc na wywiadówki, czasem jest mi przykro patrzeć, jak nauczyciele są traktowani przez rodziców, przez szerzej społeczeństwo. I do sprawy okrągłego stołu, panie pośle, i tego jeszcze wrócimy w kolejnej części, ale na podsumowanie tego pierwszego spotkania, panie Grzegorzu, czy ten argument o tym, że ten strajk jednak, no przynajmniej rykoszetem, uderza w interesy, dobrze pojęte interesy uczniów, nie jest taką kartą przetargową naprawdę mocną? Niewątpliwie jest mocną kartą przetargową, natomiast to wynika z pewnej masy krytycznej, którą osiągnęły obydwie strony tych negocjacji. I zresztą w trakcie tych negocjacji obydwie strony to przyznały, że trzeba dokonać radykalnych zmian, bo już dalej się tak po prostu nie da funkcjonować. Natomiast ja się chciałem tylko jeszcze pokrótce odnieść do tego, co powiedział pan poseł. Funkcjonuje takie pojęcie, o którym się nie mówi dzisiaj w debacie publicznej. I to pojęcie się nazywa ekspozytura państwa. Czyli państwo w jakiś sposób buduje swoją ekspozycję, pokazuje swoją jakość poprzez jakość usług publicznych, które mamy zagwarantowane w Konstytucji. I system edukacji i oświaty jest niewątpliwie jedną z najważniejszych sektorów i elementów tej ekspozytury. Stąd myślę, że dzisiaj
tak ważne jest to, żeby próbować ten dialog w dalszym ciągu prowadzić, żeby te negocjacje przyniosły w końcu zamierzony efekt. A jeśli chodzi o okrągły stół, no to tu pozostaje kwestia formuły, przebiegu i elementów. I już za moment, drodzy państwo, poruszymy kwestię i formuły, i przebiegu tych obrad okrągłego stołu w sprawie edukacji, ale także tego, czego możemy spodziewać się po negocjacjach, które no, ponownie zostaną podjęte w Wielki Czwartek przed południem. Na te i inne pytania bardzo gorąco zachęcam do zobaczenia nas już za moment w telewizji w Polsce.pl. Zostańcie państwo z nami. Gorące pytania telewizji w Polsce.pl, no i bardzo niestety wciąż gorący temat strajku nauczycieli, który trwa już od dobrych kilku dni. Wielki Czwartek przed południem mają ruszyć negocjacje, w zasadzie mają zostać wznowione negocjacje między stroną rządową a stroną związkową. Czy uda dojść się do porozumienia, no i czy można powiedzieć, że strajk, który mamy, jest strajkiem politycznym? O to pytamy i odpowiadamy, mam nadzieję, razem z naszymi gośćmi, Grzegorz Sikora, Forum Związków Zawodowych, Zbigniew Gryglas, Porozumienie, Prawo i Sprawiedliwość. Panowie, czego możemy spodziewać się po tych wielkoczwartkowych dyskusjach? No ja myślę, że to jest bardzo dobry moment, taki moment szczególny, wielki tydzień dla nas Polaków, w znakomitej większości wierzących, praktykujących. Będziemy przeżywali te największe tajemnice naszej wiary i w tym takim nastroju refleksji myślę, możemy się porozumieć, bo to porozumienie jest konieczne dla Polski, dla przyszłości. No, ale panie pośle, atmosfera religijna, atmosferą religijną, bardzo ważny element, no, ale później będzie sprowadzenie do konkretu. Czy rząd będzie miał nową ofertę dla nauczycieli? Czy pan premier Morawiecki przyniesie coś nowego, co pozwoli przełamać ten impas w dyskusji? Panie redaktorze, w negocjacjach potrzeba zawsze szukania porozumienia w oparciu o interesy. No to taka teoria negocjacji mówi o tym, że nie można negocjować pozycyjnie. Nie można mówić w ten sposób, my 1000, wy 600 i spróbujmy gdzieś się spotkać. Trzeba spróbować zrozumieć intencje stron, trzeba szukać jakichś możliwości. Ja myślę, że stanowisko rządu, to obecne, jest taką próbą poszukiwania porozumienia. Proponujemy podwyższoną tą stawkę wrześniowej regulacji płac. Proponujemy też mechanizm dochodzenia do tego, czego oczekują związkowcy, czego oczekują wreszcie nauczyciele. Ale ja myślę, że no, potrzebny jest też trochę ruch ze strony związkowej, ze strony nauczycielskiej. Proponujemy... Jakiego ruchu oczekiwał pan? Proponujemy no, może coś, co jest niepopularne w środowiskach nauczycielskich, wzrost pensum i za tym idący wzrost płac. No to panie pośle, jest konkret. Wzrost pensum zamiast za wzrost płac. Ale proszę państwa, dzisiaj Polacy, wszyscy Polacy, tak jak tu siedzimy, pracujemy bardzo ciężko. Pracujemy bodaj najciężej w Europie, jeśli nie na świecie. I efekty tej pracy widać. Polska goni Zachód. To tempo wzrostu gospodarczego jest imponujące. Ja trochę podróżuję za granicę i ludzie z takim zdumieniem jest, mówią... poszedł też wzrost pensji, panie pośle, z takim zdumieniem mówią, pracujecie ciężko, ale macie imponujące osiągnięcia, efekty. Dzisiaj jak przyjeżdżamy do Polski, to jest inny kraj. Oczywiście jesteśmy wszyscy bardzo niecierpliwi. Chcielibyśmy tych efektów jeszcze szybciej. Chcielibyśmy, tak jak powiedział premier, w ciągu kilku lat dogonić takie stare kraje Unii jak Włochy, Hiszpania, a na horyzoncie jest ten czempion Niemcy. To jest nasze marzenie. Zawsze Polacy byli niezwykle ambitni, niezwykle przedsiębiorczy, niezwykle kreatywni. I tacy jesteśmy. I my to zadanie zrealizujemy. Jestem pewny, ale musimy oczywiście to czynić w jakimś pewnym konsensusie. No i czy ten konsensus da się osiągnąć, panie Grzegorzu, konkret? Większe pensum za większą podwyżkę płac. Zgoda? Powiem tak. Gdyby przez ostatnie 3 lata padła ta propozycja, gdyby przez ostatnie 3 lata w ogóle była taka większa wola do tego, żeby rozmawiać o takich globalnych zmianach systemowych, to myślę, że to można byłoby wziąć pod rozwagę. Natomiast dzisiaj, jeśli siadamy do stołu w sprawie konkretnej, a mówimy o konkretnym postulacie podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego, to rozmawiajmy na ten temat. Natomiast ja mam głębokie wątpliwości, niestety,
bo chciałbym oczywiście, żeby to wszystko znalazło już jakiś pozytywny finał. Natomiast niestety, ale to porozumienie, które zostało podpisane z Solidarnością, ono nie zadowala. I tutaj nie chcę użyć, że te odbiorcą są związkowcy, bo to jest troszeczkę też zaburzanie. Protestujący obrazu, nauczyciele. Ale środowisko nauczycieli. My rozmawiamy dzisiaj o prawie 700 tysiącach nauczycieli, którzy powiedzieli nie dla tego porozumienia. Także nie wiem, czy mam głębokie wątpliwości, czy są z tego tytułu zadowoleni. No właśnie, panie pośle, bo mamy to pytanie, czy to jest strajk polityczny. I rzeczywiście, no, postać Sławomira Broniarza można oceniać w kategoriach, no, niemal polityka, który tam udziela się dość intensywnie, ale za Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, za Forum Związków Zawodowych, za częścią też przecież członków Solidarności stoją nauczyciele, którzy na co dzień po prostu chcą wykonywać swoją pracę, głosują na różne partie, pewnie na Prawo i Sprawiedliwość również, i oni również dzisiaj strajkują. Ja muszę powiedzieć, że z dużą taką przyjemnością wysłuchałem tego stanowiska przed chwilą przez pana zaprezentowanego, bo pan nie powiedział nie. I to jest już bardzo dobry prognostyk na przyszłość, na te rozmowy okrągłego stołu. Ja powiem panu tak, no, ja mogę żałować za to, co było w przeszłości, ale jesteśmy tu i teraz, musimy patrzeć w przyszłość, już nie oglądać się na to, co było, te żale, które możemy mieć do siebie. One gdzieś tam, trzeba je może rozliczyć, ale to już przeszłość. Próbujmy znaleźć to rozwiązanie na przyszłość dla dobra polskich dzieci, dla dobra polskiej szkoły, która chcemy, żeby była dobra, żeby była taką modelową szkołą. Chcemy, żeby była pokazywana za wzór, tak jak dzisiaj są skandynawskie czy fińskie szkoły pokazywane za wzór europejski. Musimy się uczyć od najlepszych. No i ja muszę wrócić do tej kwestii, no, presji wywieranej na rząd, ale troszkę za pośrednictwem uczniów, rodziców. Ten moment egzaminu, raz jeszcze podkreślę, to źle wybrany moment. A jeszcze dzisiaj zapowiedzi pana przewodniczącego Broniarza o tym, że no, będzie się starał skomplikować matury. No, ja jako rodzic, no, drugi mój syn będzie zdawał maturę, to tak jakoś się zdarzyło, że jestem dotknięty tą sytuacją osobiście także bardzo mocno, więc czuję tak jak tysiące polskich rodziców ten niepokój wielki. Proszę wybaczyć, ale nawet ta poważna sprawa, ważna dla nauczycieli, dla środowiska, dla polskiej oświaty, no, nie powinna ingerować w proces wychowania, edukacji naszych dzieci, które są przecież najważniejsze. One są najważniejsze, to się zgodzimy. Dajmy odpowiedzi, bo to ważny argument, myślę, podzielany przez wielu naszych widzów. Po pierwsze, tu znowu muszę troszeczkę zrównoważyć ten obraz, bo są też, jest też szereg, cała rzesza, można powiedzieć, rodziców, bo my też odbieramy inne sygnały, rzesza rodziców, samorządów uczniowskich i innych grup, które mówią tak, my jesteśmy w stanie dzisiaj być solidarni z nauczycielami. My jesteśmy dzisiaj z nimi, my nie patrzymy tylko na własny interes dzisiaj. My jesteśmy w stanie przetrzymać ten kryzys, który jest niewątpliwie dla nas trudny, ale po to, żeby w końcu dokonać tej zmiany, na którą wszyscy czekamy. Nawet gdyby matury miały się odbyć w czerwcu czy w lipcu? Dopóty rząd nie przedstawi merytorycznej, takiej koncyliacyjnej, w pełni koncyliacyjnej propozycji. I to po pierwsze, a po drugie, proszę też pomyśleć, że nauczyciele, bo pan, panie pośle, ja się, okej, okay, to jest jakiś argument, że mówi pan o tym, że ważne jest dobro dzieci, stawia pan jako ten punkt, jako to epicentrum, dziecko też, rodzinę, wychowanie. No to chyba naturalne, tak? To chyba naturalne. To chyba naturalne, ja zgadzam się z tym, że to jest naturalne. Tylko z drugiej strony proszę pomyśleć, ile lat nauczyciele, pedagodzy dźwigali ten krzyż niskich płac, tego poczucia właśnie, o którym pan wspomniał, tej pauperyzacji. To oni przez wiele, wiele, wiele lat właśnie brali tą odpowiedzialność, próbując przy stole różnych instytucji dialogu się dogadać w sprawie podwyżek, i to nie tylko z tą formacją polityczną, ale też z poprzednimi. No i dzisiaj niestety mamy tego finał. Coś pękło? Że coś pękło.
Tak, dlatego to nie jest takie czarno-białe. Tu jednak obraz jest ten obraz, cały czas podkreślam to słowo, ten obraz jest pełen szarości. Że proszę zwrócić uwagę na to, ile lat nauczyciele właśnie nie podejmując radykalnych działań, gdzieś tam po cichu sygnalizując, że to jest pewien problem z tymi płacami, że trzeba coś z tym zrobić, a kiedy nauczyciele, a kiedy my, no bo też nauczyciele to jest ogromnie, też nie chcę użyć słowa specyficzna, ale ogromne, ważna grupa, w tym sensie, że to nie jest grupa, która jest tak jak na przykład są grupy, które w większym stopniu się radykalizują i to szybciej, to jest grupa, która rzeczywiście dbała o to, żeby to załatwić w sposób zgodny z zasadą trójstronnego dialogu. Ale ta czara przelała się nie dlatego, że przy władzy jest ta czy inna partia, tylko dlatego, że pewien poziom napięcia społecznego, także wywołanego pewnie jakimiś działaniami władzy, po prostu się przeciągnął. Ale panie redaktorze, spójrzmy na to szeroko, horyzontalnie. Przecież my dzisiaj mamy w ogóle problem z płacami w sferze publicznej. I to zaczęło się w 2008 roku, w momencie, kiedy przyszedł do nas kryzys, a odpowiedzią na kryzys było obciążenie skutkami tego kryzysu głównie najsłabiej zarabiających i głównie pracownika. W związku z tym przecież to wtedy powstały tak zwane umowy śmieciowe, to wtedy zamrożono na wiele lat płace w sferze publicznej. Ale pan poseł pewnie za chwilę powie, dlaczego wtedy nie protestowali nauczyciele w tak ostry sposób jak dzisiaj. No bo mieliśmy troszeczkę inny horyzont zdarzeń i inny horyzont czasu, no to jest jasne. Że mamy dzisiaj, minęło już od tego wydarzenia 11 lat, prawda? Ja wiem, że są takie głosy ze strony opozycji, że jakieś tam podwyżki były, nie były, ale prawda jest taka, że dzisiaj nie tylko mówimy o nauczycielach, jeśli rozmawiamy w ogóle o tego typu zjawisku, tylko mówimy również w ogóle o pracownikach sfery publicznej, bo za nauczycielami stoją pracownicy sądów i prokuratury, za tymi z kolei pracownikami stoją pracownicy socjalni, więc osiągnięto, tak jak już wspomniałem, pewien poziom, od którego w pewien sposób nie ma odwrotu, w tym sensie, że oczekuje się już naprawdę konkretnych decyzji. Ja tylko skończę, a rząd Prawa i Sprawiedliwości podszedł do tego troszeczkę w ten sposób, że próbował to w jakimś, nie mówię, że całkowitym stopniu, ale gdzieś troszeczkę przemilczeć. Bo mieliśmy przecież, z jednej strony, ja to pamiętam, w sierpniu 2018 roku rozmawiamy o podwyżkach w sferze budżetowej w Radzie Dialogu Społecznego. Słyszymy, nie ma pieniędzy na podwyżki. A okazuje się nagle, że znajduje się 40 miliardów złotych na programy, których ja nie neguję, że są ważne. Ale trzeba też w sposób odpowiedzialny analizować nastroje społeczne. Panie pośle, to może te nastroje społeczne źle zostały ocenione przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, przez kierownictwo. Zostały zanalizowane pod wyłącznie pretekstem wyborczym, tego opłacalności konkretnych programów, a nie realnych potrzeb grup społecznych. Ja dziękuję, że pan przyznał, że no to jest zjawisko szerokie, narastające od lat i ten problem gdzieś tam budował się przez długie lata. Z drugiej strony, wie pan, ja odbieram trochę tą dzisiejszą eskalację jako taką nieuprawnioną i niesprawiedliwą w stosunku do rządu, który naprawdę zaczął, raz jeszcze to podkreślę, z własnej nieprzymuszonej woli te wynagrodzenia, a może nie w bardzo wysoki sposób, ale jednak regulować. Nasi poprzednicy tego nie robili przez długie lata, to po pierwsze. Kolejny argument, bardzo ważny, no te programy społeczne, które wdraża rząd Prawa i Sprawiedliwości, działają w taki powszechny sposób. Także nauczyciele mają dzieci, także nauczyciele mają swoich rodziców, więc jeśli te emerytury zostaną wsparte tą jednorazową trzynastką, to także no, będzie jakaś ulga dla rodzin. Polskie rodziny są tradycyjne, wspierają się bardzo. Jeśli te dzieci, które otrzymają świadczenie 500+, no, będą mogły, rodziny będą mogły w sposób bardziej spokojny myśleć o przyszłości, o możliwości realizacji tych swoich zamierzeń, to także wspomaga cały system. Teraz przypomnę, że
doprowadziliśmy do tego, że zostały podwyższone najniższe wynagrodzenia i to znacząco. Takiego wzrostu nie było od lat. Wzrosły także najniższe świadczenia, te emerytalne, rentowe, ale też inne dla osób z niepełnosprawnościami, więc tych regulacji było wiele. Oczywiście ja wiem, że wiele środowisk oczekuje na taką poprawę, istotną poprawę swojego stanu materialnego, ale tego nie da się zrobić w ciągu tak krótkiego czasu. Musimy tutaj postawić Zrobiliśmy kropkę. Naprawdę dużo i będziemy robić w przyszłości także więcej. Tak jak powiedział pan premier, dążymy do tego, żeby Polacy nie tylko żyli w Unii, ale też by żyli na poziomie Unii Europejskiej. I o tym, drodzy państwo, czy ta perspektywa tego, byśmy żyli, także nauczyciele by żyli na poziomie europejskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, porozmawiamy w trzeciej części naszej dyskusji. Gorące pytanie telewizji w Polsce.pl o strajk nauczycieli. Za moment kolejna część naszej rozmowy. Zostańcie państwo z nami. Drodzy państwo, to niewątpliwie temat, który będzie bardzo często wracał w dyskusjach, także przy świątecznych stołach, przy rodzinnych rozmowach, przy wielkanocnym stole właśnie. Czy strajk polityczny, strajk nauczycieli jest strajkiem politycznym, czy strajk nauczycieli skończy się prędzej czy później? Premier Mateusz Morawiecki zaproponował okrągły stół w tej sprawie, coś, co miałoby być nowym otwarciem, także z tymi nauczycielami, którzy dzisiaj protestują. Grzegorz Sikora, Forum Związków Zawodowych, Zbigniew Gryglas, poseł Porozumienia, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Panowie, czego spodziewacie się po tym okrągłym stole? Wiemy, że i związkowcy, i przedstawiciele rządu, pana prezydenta Dudy stawią się na tym okrągłym stole, być może w Belwederze, bo takie pierwsze plotki sugerowały. Pan prezydent powiedział, widzę zdziwienie na twarzy pana Grzegorza, pan prezydent zaproponowałby Belweder, był tym miejscem, w którym ten okrągły stół miałby mieć miejsce. No ale niezależnie, czy będzie to Belweder, Pałac Prezydencki, czy po prostu Forum Rady Dialogu Społecznego, jest pewien zgrzyt. No właśnie, przepraszam, tak? To ma ogromne znaczenie. A to proszę uprzejmie. Myśmy otrzymali informację, zresztą jak państwo, jak wszyscy otrzymaliśmy taką informację, szkoda, że to nie trafiło też najpierw właśnie do Rady Dialogu Społecznego, że premier, to ma być autorski pomysł premiera, że to ma być w KPRM-ie zapewne i tak dalej, i tak dalej. No, nie do końca tak, wedle naszej oceny, choć oczywiście każda formuła jest warta rozwagi. Z tym, że jeśli już włożyliśmy teraz tak ogromny wysiłek w to, żeby zainwestować swój czas, energię, też w to, żeby ta Rada rzeczywiście stała się taką autorytatywną przestrzenią, jeśli chodzi o trójstronny dialog społeczny, tym bardziej, że ta historia dialogu też w kontekście trójstronnej komisji jest dosyć trudna. Stąd też przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, pani Dorota Gardias, spotkała się z prezydentem wczoraj, z prezydentem Andrzejem Dudą, proponując mu formułę okrągłego stołu właśnie w Belwederze i bardzo cieszymy się z tego powodu, że pan prezydent się do tej koncepcji przychylił. Zresztą my też proponowaliśmy daliśmy cały szereg rekomendacji co do tego okrągłego stołu, bo uważamy, że rzeczywiście można byłoby to zrobić w takiej konwencji, w której oczywiście zapraszamy poszczególne grupy, czyli mamy formułę Rady i tych zespołów negocjacyjnych, którą mieliśmy poprzednio, w której się jutro w tej kondycji, w tej formacji, w tej formule się jutro spotykamy. Natomiast oprócz tego zapraszamy rodziców, zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego, zapraszamy inne zainteresowane środowiska. Dzielimy system oświaty na pewne elementy. Pod stoliki, dokładnie. Przy każdym takim podstoliku mamy moderatora i jest pytanie główne, na które te poszczególne grupy odpowiadają. To wszystko później spływa, ja to mówię oczywiście w uproszczeniu, to wszystko później spływa na tą, że tak powiem, tą przestrzeń, tą plenarną, już tą główną i tam dokonuje się ostatecznych rekomendacji. Ale jest pewne ryzyko, że po prostu to będzie taka bardzo fajna, bardzo pożyteczna, ale jednak akademicka dyskusja, która skończy się różnymi wnioskami, może protokołem rozbieżności i wszyscy rozejdą się do domów w poczuciu niezrozumienia, jeszcze większej frustracji, bo straciliśmy 1, 2, 3, 4 dni nawet więcej, w Belwederze. A nawet więcej, bo przecież to nie jest dyskusja na kilka godzin, tylko przynajmniej kilka dni, jeśli nie tygodni. Panie pośle, to z czym przyjdzie strona rządowa na takie negocjacje? Od 3 lat dobra zmiana, tak zwana dobra zmiana, jest także w oświacie, jest także w edukacji. Mamy zmianę systemu szkolnego z gimnazjalnego na 8 klas szkoły podstawowej, 4 liceum. Z czym przyjdzie rząd na takie obrady okrągłego stołu?
Przede wszystkim te rozmowy, ta formuła spotkania w Belwederze świadczy o tym, że no, przywiązujemy do tego bardzo wielką wagę. I pan prezydent, i pan premier Mateusz Morawiecki, który jest inicjatorem tej koncepcji rozmów. Ja proszę, by nie zakładać, że ten stół skończy się fiaskiem, bo ja myślę, że jest odpowiedzialność i po stronie rządowej, i po stronie nauczycielskiej także, żeby doprowadzić do porozumienia. Ale jak rozumiem, wielokrotnie okrągły stół ma być trochę obok tych codziennych negocjacji na forum Rady Dialogu Społecznego. Nie. No nie, nie, to jest ściśle ze sobą związane. Czyli i przeniesienie tych negocjacji na trochę wyższy, bardziej szerszy poziom. Proponowaliśmy poszerzenie formuły Rady, ale żeby to ciągle było osadzone w formule Rady Dialogu Społecznego. I taka jest wola też po stronie rządowej, więc ja myślę, że tutaj nie jest problemem, gdzie ten kompromis zostanie osiągnięty, zawarty. Myślę, że ta formuła okrągłego stołu rzeczywiście daje szansę na osiągnięcie tego porozumienia. No cóż, rząd ma już wypracowane rozwiązania, ale nie uciekamy też od nowych propozycji i one pewnie też zostaną przedstawione przez pana premiera. Ja się osobiście bardzo cieszę, że to nie będzie dyskusja taka zero-jedynkowa wyłącznie o podwyżkach, ale szerzej o stanie polskiej oświaty. A nie jest trochę przyznaniem się do błędu organizacja takiego okrągłego stołu? Może nie tyle do błędu, co do szeregu niedoskonałości przy tych 3 latach zmian w edukacji, w oświacie? Panie redaktorze, nie patrzmy na to w ten sposób. Ja na przykład widzę taką istotną wartość tej reformy związaną ze szkolnictwem zawodowym. To dla mnie ma olbrzymie znaczenie. No, wprowadzamy ten system dualny, który się bardzo sprawdził na całym świecie, który jest dzisiaj, powiedzmy, modelowym rozwiązaniem, zwłaszcza w Niemczech, Szwajcarii, krajach, które osiągają tutaj korzyści. Przypomnijmy, że chodzi o połączenie takiego kształcenia w szkołach i w przedsiębiorstwach. To powoduje, że to kształcenie jest bliższe rynkowi pracy, że absolwenci znajdują później pracę. Ale wrócę do samego szkolnictwa. Jak powiedziałem, musimy rozmawiać o karcie nauczyciela. Chcemy także jako rząd rozmawiać o możliwości poszukiwania wzrostu tego wynagrodzenia poprzez wzrost pensum. Powiedziałem, że dzisiaj wszyscy Polacy pracują bardzo dużo i no, jakkolwiek trafia do mnie ten argument, że praca nauczyciela nie kończy się po zakończeniu dzwonka, że musi sprawdzać tę pracę, musi się przygotowywać do kolejnego dnia zajęć, musi być na bieżąco, no ale proszę państwa, praca dzisiaj dziennikarza też podobnie wygląda. Pan redaktor jak opuszcza to studio, wraca do siebie, to wieczorem pewnie często przegląda prasę i czyta różne periodyki po to, żeby na następnego dnia być przygotowanym do swojej pracy. I panowie, to jest ważne pytanie, bo więc poruszył pan, panie pośle, ważny problem. Jak stworzyć taki system, który promowałby tych dobrych nauczycieli, tych, którzy, no, tak jak wspomniał pan trochę kolokwialnie, produkują olimpijczyków, którzy zarażają pasją uczniów, a nie tych, którzy no, przychodzą jak na ścięcie głowy do szkół, niekiedy znamy i również i takie przypadki. Ja chcę powiedzieć, że według mojego przekonania jest więcej takich nauczycieli, którzy pracują z zaangażowaniem, którzy są takimi nauczycielami z powołania, jak to często określamy, i chciałbym, żeby oni mogli być lepiej wynagrodzani, żeby w ten sposób ci może mniej zaangażowani także ciągnęli w górę i mówili tak, no skoro kolega może to i ja także. To w jaki sposób to zrobić, mogę w ten sposób funkcjonować. No, dzisiaj barierą bez wątpienia, tak mówią sami nauczyciele, jest karta nauczyciela, która jest rozwiązaniem starym, jest rozwiązaniem, przypomnę, z końca lat jeszcze 80. ubiegłego wieku, więc no, gdzieś tam tkwiąc jeszcze w czasach słusznie minionych. Czy karta nauczyciela jest do ruszenia, panie Grzegorzu? Panowie, wszystko jest do ruszenia, pod warunkiem, że jest to element, staje się to elementem dialogu. Jeszcze raz powtarzam, że będę to z uporem maniaka powtarzać, zresztą wszędzie, gdzie tylko mogę, że każda reforma jest możliwa i każda dyskusja jest możliwa. Tak samo zresztą dyskusja o dodatkach, których jest bardzo dużo i one też czasami powodują zaciemnienie troszeczkę obrazu, jeśli chodzi o wynagrodzenie, i to również na niekorzyść nauczycieli. Natomiast wszystko jest do ruszenia pod warunkiem, że prowadzimy trójstronny dialog społeczny.
Tylko tyle i aż tyle. No to może ta oferta pana premiera, pana prezydenta jest pewnym takim krokiem, wyciągnięciem wniosków z tych 3 lat średnio udanego dialogu z nauczycielami. Ja mam głębokie wątpliwości, czy przypadkiem nie doszło do zaburzenia, poważnego zaburzenia wiarygodności ze strony rządowej. Oczywiście, panie pośle, bo pan też wspominał o tym, żebyśmy postawili taką grubą kreskę od przeszłości, byśmy się od tego odcięli i tak dalej. Zgadza się, co do, w kontekście emocji na pewno, to tak. Natomiast, no jednak, wszyscy budujemy swoje portfolio, jeśli chodzi o wiarygodność, a w szczególności, jeśli chodzi, mówimy o klasie politycznej, która bierze odpowiedzialność też za swoje słowa. W związku z tym, tutaj na pewno jest pewien duży sceptycyzm wobec tej formuły okrągłego stołu i czy przypadkiem nie jest to jakaś ucieczka od tego, co dzisiaj stanowi główny temat strajku i tych negocjacji, czyli kwestie płacowe. Natomiast myślę, że doświadczenie ostatnich tygodni powinno nas nauczyć pewnej pokory i takiego przeświadczenia, że wszystko się po prostu może zdarzyć, jak w tej piosence, że musimy naprawdę z pokorą podejść do tej sytuacji, bo nie wiemy, co przyniesie nam dzień jutrzejszy. I co się znajdzie w efekcie na stole dialogu? Ale mówi pan o tym, że jest pewien problem z wiarygodnością ze strony nauczycieli w perspektywie oceny rządu Prawa i Sprawiedliwości. Sondaże wskazują, że duże prawdopodobieństwo, że ten rząd zostanie na kolejną kadencję, istnieje. Minister się prawdopodobnie zmieni edukacji narodowej, no jeśli pierwsze miejsce na liście wyborczej do Europarlamentu da pani minister Zalewskiej mandat. Czy to nie jest jakaś pewna szansa na pewien reset w relacjach rząd, nauczyciele, związkowcy? Ja myślę, że to nie kwestia personaliów jest najbardziej istotna. Ja muszę powiedzieć, że ta nasza dzisiejsza rozmowa dobrze wróży na przyszłość, bo zauważyli państwo, że rozmawiamy spokojnie, nie negujemy swoich stanowisk. Pan przewodniczący mówi o tym, że nie odrzuca także z góry takich rozwiązań jak wzrost pensum, czy choćby zmiana zapisów Karty Nauczyciela. Dla mnie to jest bardzo obiecujące i mam wielką nadzieję, że ten okrągły stół doprowadzi do pozytywnego finału, na który czekają. Co będzie takim pozytywnym finałem? Tylko koniec strajku? Koniec strajku, no ale też taki plan na przyszłość, taka strategia dojścia do modelowego systemu edukacji w Polsce, z którego będziemy wszyscy dumni, z którego będziemy zadowoleni, który będzie budował pozycję zawodu nauczyciela, bo ja osobiście nie marzę bardziej o niczym innym, jak o tym, żeby nauczyciel z powrotem był taką osobą cenioną w społeczeństwie, ważną, taką opiniotwórczą, by był zwyczajnie mentorem dla naszych dzieci, ale także osobą poważaną przez rodziców. Dogania czas. Chciałem zapytać, z czym jutro przyjdą obie strony na forum Rady Dialogu Społecznego w ten wielkoczwartkowy poranek? Z dobrą wolą na pewno. Ja mówię z pewnym optymizmem. Panie pośle, ja może teraz troszeczkę, bo chciałbym powiedzieć, że pan powiedział o jednej rzeczy, że pan by chciał, żeby nauczyciel był opiniotwórczy, żeby był mentorem, a ja muszę powiedzieć, że w mojej ocenie nawet radykalna zmiana systemu nie zmieni faktu, że nauczyciel już dziś jest pewnym przewodnikiem, jeśli chodzi o młode pokolenie. Myślę, że to dążenie powinno iść w troszeczkę innym kierunku. Już dziś nauczyciele są właśnie takimi przewodnikami, jeśli chodzi o rozwój młodego pokolenia. Natomiast jeśli chodzi o dzień jutrzejszy, to tak jak powiedziałem, ja ciągle z pewnym takim naprawdę dużym optymizmem podchodzę do tego, że nawet jeśli jutro po raz kolejny nie zostanie osiągnięte porozumienie w sensie finalnym, to może chociaż posuniemy się w jakimś chociażby kwestiach techniczno-formalnych o krok do przodu. Panie pośle? Więc zgodzę się, że potrzebna jest dobra wola i rząd także przyjdzie z taką dobrą wolą prowadzenia rozmów w dobrej wierze, by osiągnąć porozumienie satysfakcjonujące dla obu stron. I jeżeli utrzymamy tą dobrą wolę, to jestem spokojny o efekt tych rozmów. Gwarancja dobrej woli z obu stron, zarówno ze strony związkowców, zarówno ze strony protestujących nauczycieli, jak i ze strony rządowej jest zadeklarowana. Czy będzie też gwarancja
dobrych, skutecznych rozmów. O tym przekonamy się wkrótce. Na pewno gwarantujemy, drodzy państwo, że już za moment kolejne gorące i bardzo ciekawe pytania na antenie telewizji w Polsce.pl. Na razie dziękujemy. Grzegorz Sikora, Forum Związków Zawodowych. Dziękuję bardzo. Zbigniew Gryglas, Porozumienie Prawo dziękuję i Sprawiedliwość. Dziękuję panu bardzo. Uścisk w dłoni i uśmiech. Niech to będzie dobry prognostyk na przyszłość. Marcin Fiołek, do zobaczenia.